zbliżamy się do radosnego końca. Wszedł mi ten uśmiech. A pamiętajcie, ja mówię teraz słowa, kieruję tutaj do... Słowa kieruję tutaj do laureatów, bo wszyscy jesteście zwycięzcami. Naprawdę jesteście zwycięzcami, bo jesteście najlepsi w całym województwie. Więc niezależnie od miejsca zajętego, bo tu są takie nikłe różnice, pół punktu, że dla wygranych, no trzeba mieć trochę też i szczęścia w życiu, tak się niestety mówi, ale nie zawsze ci, gdy są zwycięzcami na końcu, to na początku wygrywają, prawda? To tak jak jest na wojnie, nie? Jest wygrana jednej bitwy, jeszcze nie powoduje wygrania wojny. Także pamiętajcie zawsze o tym. Naprawdę gratuluję wam poziomu. Będę wyczytywał teraz, zacznijmy od kategorii szkoły podstawowe, laureatów naszej olimpiady, którzy tutaj będą podchodzić i odbierać nagrody. I jedziemy. Szkoły podstawowe. Hubert Kwiatkowski, Szkoła Podstawowa Babki w Szczytnie. Kamila Tańska, Szkoła Podstawowa w Kolonii. Krystian Bala, Szkoła Podstawowa w Wieniu. Aleksandra Sobotka, Szkoła Podstawowa w Wierzbałcie. Niech mi pan nie chodzi przed kamerą. Dorota Szkoła Podstawowa w Kucie. Tymoteusz Jankowski, Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie. Alicja Otnicka, Szkoła Podstawowa w Kucie. Oliwia Trzcińska, Zespół Szkół Urzędników. Aleksandra Płocka, Zespół Szkół nr 3 Miedzicy. Jakubia, Zespół Szkół nr 1 w Zerszynie. Berenika Obolewicz, Zespół Szkół nr 1 w Zerszynie. Natalia Głowińska, Zespół Szkoła Podstawowa nr 3 w Iławie. Natalia Kraśnicka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie. Amelia Zylek, Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu. Natalia Zapłacka, Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu. Arkadiusz Gromek, Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu. Zuzanna Sekuła, Szkoła Podstawowa nr 4. Dominik Płotkowski, przepraszam, Szkoła Podstawowa nr 3 Matoszyca. O, kolego do Dominiku, bo tam praca w naszej Matoszyce. Będę chciał mi trochę swoje nazwisko. Świetnie. I teraz mamy laureatów w szkole podstawowej. I już momencik. Mamy 3 miejsca szóste. To jest zajęcie uczniów szkół podstawowych i będę kolejno wyczytywał. Natalia Bartnicka, Szkoła Podstawowa w Zaborowie.
I Michał dwie władze, Anciu, zejdź z mógł na cztery drogi. No nic nie kurwa. Magdalena Orzo,
Natalia Zaremba, gimnazjum numer 2 w Olsztynie. Aleksandra Zdrębuska, gimnazjum numer 2 w Olsztynie. Urszula Jabłońska, gimnazjum w Wierzchmałcie. Michał Paweł, przepraszam. Dagmara Umańska, zespół współrodzicznie. Agnieszka Kochowska, zespół współrodzicznie. Dzisiaj. Karolina Grudzińska, gimnazjum Grudzińskie. Jan Szczepkowski, gimnazjum numer 4 w Rokowie. Julia Chodkiewicz, gimnazjum numer gimnazjum w Maczynkowie. Jan Kartowniczek, gimnazjum w Karolewie. Klaudia Kolonka, gimnazjum Dawid Ociński, gimnazjum numer 9 w Węglągu. Dawida Storna, gimnazjum numer 3 w Węglągu. Małgorzata Kadziewicz, gimnazjum numer 8 w Węglągu. Martyna Sobca, gimnazjum w Zdrowie i Młodzie. No i teraz mamy szóste miejsce, tak, kategorii gimnazja. Egzekwo to waszych miejsca. Paulina Garbaci, gimnazjum numer 2 w Tętrzynie. Zapraszamy. I Marianny Łoczewicz, gimnazjum Centrum. Miejsce piąte. Agata Popkowska, gimnazjum Krówka. Miejsce czwarte. Daria Czarnowska, gimnazjum Dąbrowie. Teraz zapraszamy do miejsca trzeciego, czyli nagroda kuratorium oświatnego w Olsztynie, to była Kinga Jutkowska, zespół dwóch urzędników. Miejsce drugie, nagroda rejonowej stacji sanitarno-epidemiologicznej Aleksandra Maciewicz, gimnazjum Krówka. Thank you.
Gratulujemy.
miejsce, a jestem laureatem. Paulina Prądnicka, zespół szkół zawodowych w Głowie. Zapraszamy. Tutaj Paulina Prądnicka, prezentować będzie nasze województwo na Ukrainie Centralnej w Gierzu Krajowej. Paulinko, Paulina, ale ja jeszcze poproszę. Za najlepszą pracę w kategorii programową w kategorii. Pani sędzia, lepsza i przewodnicząca jury. No, ja mam moją pracę jak najlepszą. I tak dobiega końca.